Dzień dobry, tu ja mówię. Krótki komunikat meteorologiczny z Biskupina jest taki, że wczoraj trochę popadało. Dzisiaj coś tak kombinuje, ma padać albo nie padać. I wczoraj było tak, takie żarty trochę, a nie deszcz, a alertów RCB nasłali na wszystkie możliwe telefony w Biskupinie innej internet. Dlatego króciutko o pogodzie i od razu do rzeczy, póki jestem zdenerwowany. A jestem zdenerwowany, fest, to będzie emocjonalny odcinek, proszę Państwa. Jak wiecie Państwo, ja nie jestem ani socjalistą, ani liberałem. Krytykuję jednych i drugich za fanatyzm, za ideologiczne podejście do spraw, które ja określam innym, jednym, pięknym słowem, neologizmem. Pomimo tego, że nie przepadam za neologizmami, czyli myślizmem. Proszę Państwa, XIX-wieczny kapitalizm doprowadził do tego, że mieliśmy komunizm. Dlatego ja nie bardzo mogę słuchać, kiedy się mówi dookoła, że jak wszyscy będą zwolnieni z podatków, to będzie kraina miodem i mlekiem płynąca. Nie, podatki trzeba płacić, ponieważ utrzymanie państwa, czyli naszej wspólnoty, drogi, policja, straż, wojsko i tak dalej, nie będę tutaj wymieniał tych wszystkich banałów. To, że podatki, że ten system wspólnoty społecznej oparty jest na podatkach, to nie jest jeszcze żadne zło, proszę Państwa. To jest konieczność. To nikt tego nie lubi robić, nikt tego specjalnie nie chce robić, ale to jest konieczność ze względu na bezpieczeństwo i utrzymanie państwa. Natomiast dlatego ja nie cierpię tych wszystkich historii, kiedy no właśnie liberałowie krzyczą, że wszelkie podatki to złodziejstwo, nie wiadomo co jeszcze. Nie, proszę Państwa, to nie jest złodziejstwo, to jest konieczność, ale jest też i złodziejstwo w tym obszarze, bo w momencie, kiedy człowiek nie wie, za co płaci podatki, nie wie, za co płaci składki i nie ma z tego żadnej korzyści, no to w tym momencie trzeba o tym krzyczeć. Proszę Państwa, czasami pod filmikami widzę takie komentarze, jak broniłem programu 500+, a broniłem, bronię i będę bronił, że dałem się kupić za 500 zł. Proszę Państwa, no jakbym złapał jednego z drugim takim, co mi pisze takie pierdoły, no to bym go przerobił mu fryzurę na taką, jak sam posiadam. Proszę Państwa, nie wziąłem nic. Przepraszam. Zawsze jestem szczery chłopak i uczciwy. Chyba dostało moje dziecko w ostatniej fazie, bo mam jedynaczkę, księżniczkę, królewnę, 200 parę złotych, bo weszło na pierwsze dziecko 500+, w momencie, gdy ona kończyła 18 lat, czyli dostała jedyne 500+, jakieś tam, tylko w fragmencie 200 parę bodajże złotych. I to wszystko. A poza tym, to proszę Państwa, ja cały czas na te 500+, jak wielu, jak my wszyscy, którzy funkcjonujemy jako podatnicy, te 500+ cały czas finansowałem, ale widziałem w tym, proszę Państwa, głęboki sens i nadal to widzę. Natomiast jeśli widzę, że przy takiej małej firmie, jak firma mojej starej, bo ja żadnej firmy nie mam, ja jestem nie, nawet niezatrudniony u szanownej małżonki, tylko mam status rolnika i tam te opłaty są zupełnie inne, ale to też, proszę Państwa, nie wierzcie w to, że ten KRUS jest taki fantastyczny, bo może i te składki są mniejsze, ale emerytura to jest pół kuroniówki. Dlatego przepuszczamy wszystkie blogi, wszystkie na zasadzie umów przepuszczamy przez firmę małżonki. A małżonka jest zatrudniona w szkole, czyli ona opłaca pełen ZUS. No oczywiście płaci podatki od pensji i tak dalej. W momencie, kiedy dlaczego takie rozwiązania? Bo w momencie, gdy ktoś jest zatrudniony i opłaca pełny ZUS, to może prowadzić firmę, płacąc dodatkową składkę zdrowotną, tylko i wyłącznie. Nie wiem, dlaczego to jest tak rozwiązane, to jest chore, bo z tego oczywiście nikt nie ma żadnego pożytku, bo jak wygląda służba zdrowia, to każdy widzi. No i proszę Państwa, jeśli tej dodatkowej składki rok temu płaciliśmy w granicach 300 paru złotych, mówię tylko o składce zdrowotnej, a teraz przychodzą te składki powyżej 1000 złotych,
No to ja inaczej tego jak złodziejstwem nazwać nie mogę. No a jeśli ktoś lubi eufemizmy w stylu premiera Morawieckiego, to można też mówić o Nowym Ładzie. No to jest, proszę Państwa, jakaś paranoja przy takiej malutkiej, jednoosobowej firmie jak nasza, która, tak jak mówię, na siłę szuka gdzieś jakichś oszczędności, bo normalne funkcjonowanie tej firmy, proszę Państwa, przy pełnym ZUS-ie, myśmy sobie to liczyli na spokojnie, czy właśnie nie zrobić tak, żeby firma była prowadzona od początku do końca przeze mnie. To głównie się wiąże, to jest też mój pomysł przede wszystkim, to się głównie wiąże z jakimiś odpowiedzialnościami prawnymi, bo wcześniej jeden z moich ulubionych celebrytów na siłę próbował wciągnąć szanowną starą do procesów sądowych. Myślał, że w ten sposób nas zaszantażuje, no skończyło się to dla niego mało pomyślnie. Ale jak myśmy sobie usiedli, obliczyli, co trzeba będzie zrobić, żeby taką firmę na mnie w pełni założyć, to proszę Państwa, wyszło, że przy takiej firmce, gdzie to głównie się opiera tylko na reklamach na stronie internetowej i na reklamach na platformie, w której się znajdujemy, to jeśli nie wychodzimy na zero, no to na przysłowiową wódkę i pomarańcza wystarczy. Dlatego w tym, że ludzie uciekają w tych małych, rodzinnych firmach właśnie w takie możliwości, jakie daje zatrudnienie pełne na pełnym etacie plus dodatkowe prowadzenie własnej działalności gospodarczej, no to można, proszę Państwa, robić albo w ten sposób, albo po prostu oszukiwać, tak? Czyli ja od początku powiedziałem, że ja chcę płacić podatki. Z tej swojej działalności, którą prowadzę, chcę płacić podatki, chcę, żeby to wszystko było na tak zwanym legalu. I to już nawet nie o to chodzi, żeby ktokolwiek się do mnie przyczepił, ale tak jak mówię, ja w płaceniu podatków nie widzę nic złego. Natomiast w momencie, kiedy wchodzi tego rodzaju złodziejstwo, jakie wymyślił Morawiecki, bo my z tej składki, proszę Państwa, nie mamy absolutnie nic. Mało tego, teraz przyjęliśmy taką zasadę, że jeśli coś się dzieje ze zdrowiem, a dzieje się sporo, tutaj głównie ja jestem kosztogenny w ostatnim czasie, no to po prostu chodzimy na prywatne wizyty, bo to jest droga przez mękę, przez te wszystkie publiczne służby zdrowia, już pomijając całe to szaleństwo, co było wcześniej. Czyli ja płacę KRUS, stara płaci przez zatrudnienie w szkole pełen ZUS i dodatkowo płaci pełną składkę, no to właściwie płacimy oboje, bo tą firmę ciągniemy wspólnie, dodatkową składkę w wysokości 1000 zł. I to są naprawdę pieniądze wyrzucone, proszę Państwa, w błoto. I to mogę nazwać złodziejstwem. Jeszcze raz powtarzam, ja nie jestem człowiekiem, który mówi o tym, wychodzi z takiej zasady, że bliższa koszula ciału, że mnie to nic nie interesuje, aby tylko przekombinować, aby uciec od jakichś podatków. Zarobiliśmy uczciwie pieniądze, zapłaciliśmy jeszcze domiar za rok ubiegły, za 2021, to w niemałej kwocie było ponad 3000 zł, no ale w porządku. Zarobiliśmy, to wiedzieliśmy, jaki jest od czego podatek. Wiedzieliśmy o tym od wielu lat, bo jesteśmy na tym 19% podatku, to nikt do nikogo nie ma pretensji, ale to, co zostało wprowadzone i zostało to jeszcze w taki bezczelny sposób nazwane, po pierwsze dobrą zmianą, po drugie Polskim Ładem i jeszcze dzień w dzień słyszę, że małe firmy, małe rodzinne firmy na tym zyskują, no to proszę Państwa, krew się naprawdę może zagotować. 57 raz powtórzę, nie mam żalu o to, że płacę podatki, nie mam żalu o to, że państwo funkcjonuje na takiej zasadzie, że no musi tą daninę od nas zbierać po to, żeby zabezpieczyć nas w różnych obszarach. Te obszary są banalne, są jasne, nie ma sensu je tu w nieskończoność wymieniać. Ale w momencie, kiedy państwo za przeproszeniem mnie dymie i jeszcze mi mówi, że robi mi dobrze, no to mnie się z kolei robi, proszę Państwa, niedobrze. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Proszę Państwa, ja staram się ze wszystkich sił być uczciwym obywatelem i uczciwym podatnikiem. Nie wiem, czy jest w Polsce drugi taki aktywny publicysta, nie zawodowy z legitymacją prasową, który
swoją działalność publicystyczną od początku do końca przepuszcza przez kasę fiskalną. Każdy tak zwany dobrowolny abonament do państwa, przy okazji bardzo dziękuję. Każda umowa podpisana z firmą, to wszystko idzie, proszę państwa, przez kasę fiskalną. To wszystko jest na legalu. Ja mam spokojny sen, stara ma spokojny sen. Nie interesuje nas jakieś tam komunikaty płynące z internetu, że trzeba się nami zająć, że coś tam. Tych zgłoszeń było tysiące, nigdy nam nic, no tysiące to przesadziłem, ale kilkanaście było na pewno z różnych stron. Nigdy nic, żaden urząd skarbowy nam nie miał do zarzucania i mieć, bo mieć nie może. Ale w momencie, kiedy się dzieją takie cuda, nazwę to po imieniu, w momencie, gdy dzieje się takie złodziejstwo i ono jest jeszcze nazywane dobrodziejstwem, no to ja mam prawo się, proszę państwa, zagotować i ktokolwiek podlega tego rodzaju procesom, a wiem, że takich ludzi jest tysiące, bo to jest specyfika małych firm. To dotyka ludzi, tysiące Polaków. To ci Polacy również mają prawo głośno o tym krzyczyć i wyrażać swoje niezadowolenie, bo oprócz złodziejstwa to jest, proszę państwa, oszustwo. Oszustwo na każdym polu, poczynając od politycznego, a kończąc na finansowym. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.